Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Święta już za nami i czas na nowy rok. Dla jednych Sylwester jest dniem jak każdy inny, dla innych z kolei jest on trochę ważniejszy i przywiązują oni większą wagę. Obojętnie, czy traktujesz Sylwester jako normalny dzień jak każdy inny, czy jest to dla ciebie coś naprawdę ważnego, mam dla ciebie trzy świetne przekąski, które sprawią, że ta noc będzie niezapomniana. Moje trzy przekąski są w pełni wegańskie, zdrowe i przepyszne. Zrobisz je dosłownie w kilkanaście minut i z pewnością wywrą one bardzo duże wrażenie na twoich znajomych lub najbliższych, jeśli postanowisz się z nimi podzielić. Zatem zapraszam was do mojej kuchni i pokażę wam, jak zrobić te przepyszne i fenomenalne przekąski, by razem z nimi wejść w nowy 2018 rok. Na początek wsyp do szklanki cukier i zalej wrzątkiem. Wymieszaj, aż cukier się dokładnie rozpuści i poczekaj kilka minut. Następnie na patelni rozpuść olej kokosowy i dodaj orzechy nerkowca, gdy już olej będzie bardzo mocno rozgrzany. Podsmażaj orzechy nerkowca przez kilka minut, aż będą zarumienione. W tym czasie dodaj cukier z wodą i energicznie mieszaj. Należy smażyć orzechy tak długo, aż będą ładnie zarumienione oraz pokryte w cukrze. Proces smażenia potrwa około 15 minut. Ja postanowiłam dodać jeszcze trochę orzechów włoskich, by efekt był jeszcze lepszy. Po tym czasie należy przełożyć orzechy na papier do pieczenia i pozostawić do wystudzenia i do zastygnięcia. Pamiętaj o tym, by smażyć orzechy tak długo, aż syrop zrobi się naprawdę gęsty. Dopóki nie zrobi się gęsty, nie przesypuj swoich orzechów na papier do pieczenia. Gdy twoje orzechy przestygną, są gotowe do jedzenia, możesz wtedy je umieścić w ładnej miseczce lub w szczelnym pojemniku, by zachowały swoją świeżość na dłużej. Przechowuj w temperaturze pokojowej. Następnie zajmiemy się pastą grzybową. W tym celu pokroiłam jedną dużą cebulę, świeży czosnek oraz pietruszki i wrzuciłam je na patelnię. Dodałam olej kokosowy i podsmażałam przez kilka minut. Następnie dodałam jedną filiżankę wody i dusiłam pod przykrywką przez około 15 minut. Po kilku minutach, gdy pietruszka, cebula i czosnek były już miękkie, dodałam pieczarki. Wszystko dusiłam przez kilkanaście minut, aż wypuściło soki. Gdy było bardzo dużo płynu, wtedy podsmażałam już bez przykrywki, by cała woda wyparowała. Tak więc, gdy warzywa były już w miarę suche i wszystkie soki się zredukowały, przeniosłam warzywa do blendera. Całość doprawiłam solą, słodką papryką, wędzoną papryką, kolendrą, kminem rzymskim oraz oczywiście płatkami drożdżowymi. Dodałam również olej lniany, by było mi łatwiej blendować i by pasta była trochę bardziej kremowa. Ważny jest również pieprz.
dodałam jeszcze olej kokosowy, by pasta była trochę bardziej gęsta i dodatkowo jeszcze trochę wędzonej papryki, ponieważ jest to moja ulubiona przyprawa. Gotową masę przełożyłam do miseczki i dalej przechowywałam w lodówce. Potem zajęłam się trzecią przekąską, czyli wegańskim serem do nachosów. W tym celu ugotowałam w mundurkach 4 duże ziemniaki. Gdy były już ugotowane, obrałam je ze skórki i przełożyłam do blendera. Są to tak zwane czerwone ziemniaki, dlatego po obraniu ich skórka nadal była trochę ciemna, a wnętrze takich ziemniaków jest trochę bardziej żółte niż tradycyjnych. Do ziemniaków dodałam olej lniany i zblendowałam na gładkie pire. Potem dodałam dość sporą ilość wędzonej papryki i innych przypraw. Najważniejszą z nich zdecydowanie są płatki drożdżowe i płatków drożdżowych dodałam pół szklanki, ponieważ to one dodają taki serowy smak. Potem dolałam jeszcze trochę mleka roślinnego, by całość było łatwiej zblendować. Dodałam również jeden cały ząbek czosnku do smaku. Wszystko zblendowałam na jednolitą masę. Na końcu dodałam jeszcze sporą ilość soli, ponieważ jest ona bardzo ważna w tym przepisie, oraz trochę syropu klonowego do słodyczy. Ważne jest to, byście nie bali się użycia dużej ilości soli do tego sosu serowego, ponieważ ser jest zazwyczaj bardzo słony i bez dużego dodatku soli niestety nie będzie on smakował tak jak tradycyjny sos do nachosów. Gdy moja masa była już jedwabista i klejąca, przelałam ją do miseczki. I tak oto jest gotowy nasz ser do nachosów. Najlepiej jest oczywiście serwować je z chipsami, ale można również z dowolnymi krakersami lub waflami. Oba dipy, zarówno ten grzybowy, jak i serowy, polecam przechowywać w lodówce, ponieważ schłodzone smakują jeszcze lepiej. Przy czym sos serowy możecie podgrzać i wtedy wcale nie straci na konsystencji, a wręcz przeciwnie. Oba te dipy możecie nawet użyć na kanapki. Natomiast jeśli chodzi o karmelizowane orzeszki, to polecam je po prostu jeść garściami. Tak smakują najlepiej. Dajcie koniecznie znać, czy wy próbujecie te przepisy. Są one naprawdę świetne i ja każdy z nich wykonuję naprawdę bardzo, bardzo często. Dlatego pomyślałam, że Sylwester jest to idealna okazja, aby podzielić się z wami moimi pomysłami. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje przepisy się wam spodobały. Jeśli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, klikając na ten czerwony guziczek poniżej. Nie zapomnijcie również, by nacisnąć na ten magiczny dzwoneczek, by dostawać powiadomienia za każdym razem, gdy dodam nowy film. Dobra, tak więc życzę wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, że będzie on jeszcze lepszy niż 2017. A i jeszcze jedno, do końca roku możecie zakupić jeszcze mojego e-booka, potem już nie będzie takiej możliwości. Jest to 40 przepisów na wegańskie potrawy, desery, przekąski i wszystko, czego potrzebujecie do szczęścia. Tak więc polecam wam bardzo serdecznie, link znajduje się oczywiście poniżej. Dobra, buzi!